Jak mawia stare licealne przysłowie, gdy ci smutno, gdy ci źle, przypomnij sobie Wertera i zrobi ci się jeszcze gorzej. Nie no, nikt tak nie mówi, ale faktem jest, że w XVIII-wiecznej Europie Niemcy stworzyli wzór bohatera i cały nurt w literaturze, który może posłużyć każdemu poszukującemu przykładu osoby, która ma gorzej od niego. Także jeśli motywuje cię cierpienie innych, to po lekturze dzieł z nurtu werteryzmu wejdziesz na siłownię i już w trakcie wypełniania karty rejestracyjnej będziesz robił martwy ciąg i wyciskać panią z recepcji razem ze stojącymi za tobą ludźmi w kolejce. Werteryzm można rozumieć jako nurt literacki, bo jego wpływ na kulturę i literaturę właśnie był naprawdę solidny, ale dla większości osób, które czytają Krzyżaków, mimo że przecież można oglądać film, jest to bardziej jakaś taka moda, czy trudny do zdefiniowania styl w literaturze. Za sprawą takiej klasyfikacji werteryzm mieści się gdzieś pomiędzy oświeceniem a romantyzmem, dla wielu będąc twardym wyznacznikiem twórczości romantycznej, a dla innych prekursorem zmian z racjonalnego oświecenia do robiącego, powiedzmy, głupka z logiki i romantyzmu. Jeśli podobnie jak nasz były premier czujesz się bardziej Niemcem niż Polakiem, Ein Segen nicht nur für Deutschland, albo chcesz popisać się wiedzą na temat literatury i kultury europejskiej, to werteryzm scharakteryzujesz pewnie jednak bardziej jako jeden z dominujących trendów literatury z okresu burzy i naporu, albo tak zwanej Sturm und Drang po niemiecku. W taki sposób klasyfikuje się ten krótki czas w historii naszych zachodnich sąsiadów, w którym, jak w soczewce, widać wszystko to, co później cała Europa zobaczy w romantyzmie, czy doświadczy w romantyzmie. Bardziej w ten sposób. Okres tej burzy i naporu to protest literacki przeciwko rozbiciu państwa niemieckiego na małe państwewka feudalne, przeciw uciskowi mieszczan i chłopów, przeciw upadkowi gospodarczemu, ale także przeciw upadkowi kulturalnemu. Artystom tworzącym w tym okresie po raz pierwszy po latach oświecenia wyraźnie siada po prostu psycha i w odróżnieniu od wcześniejszych pokoleń twórców nie boją się mówić o tym głośno albo pokazywać to w swoich utworach. Psycha siada? Mi psycha siada? Stary, ja mam tak mocną psychikę. Ty nie wiesz, jaką ja mam mocną psychikę. Facet, co ty mówisz? Psycha siada. Psycha siadała twojej matce. No, romantyzm, nie będę się tutaj powtarzał niepotrzebnie, bo przecież mówiłem o romantyzmie w odcinku o romantyzmie. Okres burzy i naporu to w sumie właśnie taki romantyzm, tylko w Niemczech i troszeczkę wcześniej, a werteryzm to jego element. Z werteryzmem mamy do czynienia w literaturze za sprawą wprowadzenia tak zwanych postaci werterycznych albo bohatera werterycznego. Jeśli potrafisz scharakteryzować tę postać, to wiesz o tym zagadnieniu wszystko, co potrzeba, żeby pójść na maturę i jej nie zdać, ale to spokojnie, nie ma nic wspólnego z werteryzmem. Twoje niezdanie matury, to chodzi o twój błąd kardynalny z lalki albo krzyżaków. Hehe, pewnego dnia zdałem sobie sprawę z faktu, że lubię jeść i pić i mieszkać, dlatego osoby, które cieszą się z moich treści, mają możliwość wsparcia mojej działalności w serwisie Patronite. Zakres finansowy wsparcia jest bardzo szeroko rozbity. Zaplanowałem to w taki sposób, że nieważne, czy prowadzisz swój własny startup technologiczny, czy też niczym święty Aleksy, twoim głównym zadaniem w ciągu dnia jest obserwacja renowacji schodów, będziesz w stanie przyczynić się do rozwoju tego kanału i przy okazji upewnić się, że faktycznie jem, piję oraz śpię. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, zapraszam na Patronite. Dzięki. Bohater werteryczny został po raz pierwszy stworzony przez wieszcza, poetę i w ogóle ideał, idola i bohatera, późniejszy symbol romantyzmu europejskiego, a więc Johanna Wolfganga Goethego. W tym miejscu uwaga i praktyczna porada, aby łatwiej przetrwać lata edukacji. Jeśli istnieje cokolwiek, co stało się dla literatury na przełomie XVIII-XIX wieku, to istnieje jakieś 70% szans, że zrobił to Goethe, albo wydarzyło się to pod wpływem bezpośredniej interpretacji czy inspiracji dzieł Goethego. Czy tak serio jest? No tego nie wiadomo, nie da się za bardzo tego sprawdzić, ani udowodnić, że tak nie jest, a stosując tę zasadę i doszukując się wszędzie w romantyzmie czy w okolicach romantyzmu odwołań do Goethego, na pewno dasz sobie ze wszystkim radę. Goethe to taki antyk, jeżeli chodzi o uniwersalność, tylko że w romantyzmie. Stworzony przez niego bohater, prekursor werteryzmu, to oczywiście bez zaskoczeń Werter. Główna postać cierpień młodego Wertera, o czym pewnie doskonale wiesz. Werter i podobne mu postacie charakteryzują się tym, czym później będzie się charakteryzować cała kolejna epoka, czyli odrzucają racjonalizm, bujają w obłokach i przeżywają każdą emocję 1000 razy bardziej niż przeciętny, zdrowy człowiek. Każdy szanujący się bohater werteryczny jest dodatkowo buntownikiem, walcząc z ładem społecznym, konsekwencjami obyczajowymi, niesprawiedliwościami społecznymi, takimi jak na przykład podział na klasy społeczne. Dla przykładu, sam Werter walczy
warczy. Dla przykładu sam Werther walczy ze swoim losem, chcąc samemu decydować o przyszłości, zamiast polegać na swoich rodzicach albo na swoim statusie. Każdy dzień w jego pracy sprawia mu tyle przyjemności, co wizyta wycieczki seniorów na polu minowym w Kambodży, ale nie potrafi jasno sprzeciwić się otoczeniu i samemu pokierować właśnie swoim losem. To jest kolejna cecha i warunek konieczny do bycia bohaterem werterycznym. Takie poczucie, że dokładnie tak jak twojemu 7-letniemu bratu, nic ci nie pasuje, ale jednocześnie nie masz absolutnie pomysłu, jak to zmienić i w sumie dlaczego coś ci nie pasuje. Dodatkowo bohater tego typu musi obowiązkowo być absolutnie najgorszy w kontakcie z kobietami i nie mieć żadnych szans w jakichkolwiek rozgrywkach miłosnych. Niestety nic się nie zmieniłeś, dalej jesteś głupim ciulem i debilem 60-letnim. Kiedyś miałem kolegę, który opowiadał mi, że tak bardzo wstydził się podrywu i przedstawiania dziewczynie, że miał taki plan, żeby jak zobaczy jakąś potencjalną wybrankę na drodze, będąc samochodem, wjechać w najbliższy słup albo kamień i zrobić to tak blisko niej, żeby podeszła i ona zaczęła rozmowę, po to, żeby nie zagadywać. Werther na miejscu tego kolegi, gdyby był w takim samochodzie i zobaczył właśnie tą wybrankę mając podobny plan, to zamiast delikatnie rozbić się o jakiś słup i czekać na właśnie tą kobietę, co samo w sobie wydaje się dość idiotyczne, to rozpędziłby auto do 200 km na godzinę, zjechał rozpędzone z klifu, dodatkowo łamiąc sobie w trakcie jazdy obie nogi kierownicą, żeby przypadkiem się nie wydostać z samochodu dostatecznie szybko. Co? Werterzy przeżywają każdą emocję związaną z interakcją z kobietami, czy w sumie z jakimkolwiek człowiekiem, 1000 czy 10 000 razy bardziej niż normalnie. Jakby byli w trakcie jakiegoś seansu spirytystycznego. W relacji ze swoją miłością są z reguły na straconej pozycji, no bo na przykład już na dzień dobry nie dysponują odpowiednim majątkiem albo statusem społecznym, który pozwalałby na zadowolenie powiedzmy ojca wybranki czy samej wybranki swojego serca, albo nawet sam kontakt z idealną wybranką jest utrudniony, no na przykład dlatego, że ona jest zamknięta na jakimś dworze, bo jest dworką. Bo jest bogata. Werterzy dają się oszukiwać, dają się kobietom ogrywać, manipulować, w sumie nie tylko kobietom. I dają się też rozgrywać swoim szefom, kolegom, potencjalnym dziewczynom. Przez co większość z nich, no i oczywiście sam Werther, kończy jako samotnicy, wzdychający do alternatywnej rzeczywistości, w której oni sami potrafią właśnie kochać, zatrzymać przy sobie partnerkę, czy nie dać się zmanipulować. Z uwagi na te wszystkie elementy czy cechy charakteru, bohater werteryczny patrzy na kobiety jak potrącony jeleń na rozpędzony ciągnik siodłowy, który zmierza w jego stronę. I choć Werther jest zdolny do przeżywania emocji, jest wrażliwy na piękno, sztukę, dużo bardziej niż przeciętny zjadacz chleba, to jedyna emocja, jaką w ten sposób przeżywa, to smutek i cierpienie. Albo strach. I tutaj mądre słowo. Takie eksponowanie osobowości bohatera literackiego, rozwodzenie się nad jego cierpieniem albo jakimś innym uczuciem, to tak zwany egotyzm. Cecha później romantyzmu, którą widzimy w każdym ważnym dziele tej epoki. Cały ten wielki niczym spis wymagań maturalnych CKS zespół nastrojów i emocji składa się na ostatnią taką ważną cechę charaktera werterycznego, czyli przeżywany przez niego cały czas Weltschmerz, to jest słowo z języka niemieckiego albo jakiegoś dziwnego języka. Depresja, smutek, apatia i przeżywana przez większość czasu melancholia to prawie że cechy osobowości tych europejskich werterów. Ból istnienia, czyli właśnie Weltschmerz, wynika z nieporadności, wrażliwości, a jednocześnie zdolności do dostrzegania swojego cierpienia i swojego zła, tego aparatu poznawczego, którego bohater takich utworów jak Cierpienia młodego Werthera wykorzystuje czy używa, ale jednocześnie nie może zatrzymać, czyli nie ma na to wpływu. Na przykładzie Werthera widać, że ta rozbrajająca świadomość zła i doświadczenie emocjonalne prowadzą do czynu, o którym nie można mówić na tym kanale, bo chyba grozi demonetyzacją. I to jest ciekawy moment, w którym film o literaturze XVIII wieku może być oflagowany przez algorytm YouTube'a jako nieodpowiedni. Werteryzm, niezależnie od tego, jak do końca go scharakteryzujemy, czy uznamy go za styl, czy rodzaj literacki, stanowi moim zdaniem klucz do zrozumienia fenomenu późniejszego romantyzmu, o czym troszeczkę mówię w materiale o europejskim romantyzmie, ale powiedzmy to sobie jeszcze raz otwartym tekstem. Po pierwsze chodzi o to, że zachowania bohatera w ramach tej mody literackiej nie mają żadnego sensu, co w bardzo uczciwy sposób zapowiada sam romantyzm. Ale dodatkowo, to co dzieje się z Wertherami w kontakcie z normami społecznymi, obowiązkami takimi jak praca albo podziałem ludności na klasy majątkowe, doskonale obrazuje konflikt, z jakim realnie mierzyło się XVIII-XIX wieczne społeczeństwo. Działania bohatera werterycznego, chociaż absolutnie bez sensu z takiej logicznej perspektywy albo jakiegoś chłodnego rozważenia, są bardzo mocno intuicyjne. Same opowieści Wertherów stanowią inspirację.
inspirację i coś, z czym wielu z nas nawet dziś potrafi się utożsamiać. No bo bohater, któremu niczym maturzysta po poznaniu tematu rozprawki maturalnej absolutnie nic nie wychodzi i nic nie potrafi, był potrzebny i pożądany przez czytelników, o czym świadczy gigantyczna popularność treści takich jak Cierpienia młodego Wertera. Przegrywy są wśród nas. W sumie każdy z nas na jakiejś płaszczyźnie jest przegrywem, dlatego w sumie nie jest żadnym zaskoczeniem, że lubimy poznawać historię przegrywów. Za sprawą twórczości Goethego na europejskich salonach rozczulanie się nad sobą i pokazywanie wrażliwości zrobiło się po prostu modne, a sam Werther stał się symbolem. Nie wiem w sumie do końca czego, czy jak zawrzeć to, czego symbolem był Werther, no ale symbolem na pewno był. To było jakieś takie dziwne umartwianie się nad sobą, przyznawanie się, że nic nam nie wychodzi, ale to było tylko takie romansowanie z taką postacią przegrywa w 100%, no bo przecież robiły to przede wszystkim osoby mające bardzo duży status czy majątek. W Polsce znajdziemy jakieś tam wątki werteryzmu w twórczości romantycznej, ale będą one stanowić jedynie tło do znacznie ważniejszych w naszym kraju rozważań, przede wszystkim na tematy związane z ojczyzną, tematy patriotyczne. Nauczycielka z języka polskiego pewnie któregoś dnia powie ci na pewno, że werteryzm widać na przykładzie nieszczęśliwego Gustawa z Dziadów części czwartej i pewnie to jest jakaś tam prawda, ale społeczeństwo polskie w trakcie mody na Werthera bardziej niż zawodami miłosnymi zajęte było zawodami w wykopywaniu minerałów na czas na Syberii, dlatego trend ten w naszej krajowej literaturze jest bardzo, bardzo mocno ograniczony i moim zdaniem nie warto sobie nim zawracać głowy. To jest właśnie tajemnica Werthera i werteryzmu. Dziękuję ci bardzo, że byłeś lub byłaś ze mną w trakcie tego materiału. Było mi szalenie miło cię tu gościć. Zapraszam cię do innych moich materiałów, tych poświęconych romantyzmowi, historii, językowi polskiemu, czy czemukolwiek innemu, bo materiałów na kanale jest już naprawdę dużo. Życzę ci miłego poranka, potem będzie południe, to też żeby ci było miło, potem jest popołudnie i wieczór razem z nocą. Życzę ci, żeby cały ten zestaw był dla ciebie sympatyczny. Cześć!